Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w Szepietowie funkcjonuje jako działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Jest to forma działalności umożliwiająca prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. Tego typu sprzedaż jest korzystna dla przedsiębiorców prowadzących działalność na małą skalę, na przykład w niewielkich zakładach rodzinnych wytwarzających produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. Warunki, jakie musi spełnić przetwórca, aby prowadzić taką działalność, zostały określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Witam Państwa w Podlaskim Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Zapraszam Państwa do obejrzenia cyklu filmów z zakresu przetwórstwa mleka i mięsa. Tutaj zarówno w naszym ośrodku, w naszym Centrum Przetwórstwa, jak i też u partnerów, którzy z nami współpracują w zakresie przetwórstwa mięsa i mleka. W naszym Podlaskim Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego możecie Państwo skorzystać z oferty szkoleniowej, jak i też produkcyjnej odnośnie produkcji przetworów z mleka, serów czy produkcji kiełbas tutaj w sekcji przetwórstwa mięsa. Zapraszam również do skorzystania z naszych szkoleń zarówno tutaj w Podlaskim Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, jak i też z naszej oferty dydaktycznej. Zapraszam serdecznie do korzystania z naszych usług. W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić produkcję i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak produkty mleczne, produkty mięsne, produkty jajeczne z gotowanych jaj, gotowe posiłki. Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa. Należy pamiętać, że działalność MLO jest ograniczona limitami sprzedaży wyprodukowanych produktów. Dla przykładu, ilość sprzedanych produktów świeżego mięsa nie może przekraczać 1 tony tygodniowo. Szczegółowe limity dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć we wspomnianym już rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 marca 2016 roku. W ramach działalności MLO sprzedaje się określone produkty pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu oraz dostarcza się te produkty do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach MLO obejmuje miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, do których odbywa się dostawa. Wróćmy do Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych. Uczestnicy warsztatów przed przejściem na linię technologiczną muszą wykonać szereg czynności. Pozostawić odzież, biżuterię, zegarki i inne rzeczy osobiste w szatni. Założyć czystą odzież ochronną w kolejności: czepek, fartuch, spodnie, buty. Umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. W Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie znajdują się 4 linie technologiczne. Linia przetwórstwa mleka, gdzie wytwarzane są sery kwasowe, kwasowo-podpuszczkowe, podpuszczkowe i zwarowe. Linia przetwórstwa owoców i warzyw, gdzie tłoczone są soki. Oraz prezentowana w tym odcinku linia przetwórstwa mięsa, gdzie wytwarzane są różnego rodzaju wyroby masarskie. Każda hala ma oddzielne wejście i własne magazyny przyjęcia surowców, tak aby nie dochodziło do zakażenia krzyżowego. Wszystkie spełniają wymagania wynikające z prawa żywnościowego. Prześledźmy zatem rozkład pomieszczeń na hali przetwórstwa mięsa w Szepietowie. Pierwszym pomieszczeniem, które odwiedzimy, jest magazyn przygotowania i płukania jelit. W tym magazynie jelita zostają odpowiednio przyszykowane do procesu. Jeżeli posiadamy jelita solone, moczymy je w letniej wodzie przez około pół godziny, następnie płuczemy. Tak przyszykowane nie będą pękały podczas nadziewania. Kolejnym pomieszczeniem jest magazyn peklowania. W magazynie tym przechowuje się już zapeklowane elementy mięsne, które dzięki osoleniu zachowują czerwoną barwę. Sól ma właściwości konserwujące.
dzięki czemu hamuje szkodliwą działalność bakterii. Wyróżniamy peklowanie. Suche, mokre bądź poprzez wstrzykiwanie. Do peklowania użyć można soli kuchennej, saletry lub azotowej soli peklującej. Następnym pomieszczeniem jest magazyn przyjęcia surowca. Tutaj trafia surowiec w postaci półtusz, ćwierćtusz bądź gotowych już elementów. Dobór surowca zależy od receptury danego wyrobu. Omawiane pomieszczenie usytuowane jest w taki sposób, aby mięso przetransportować z samochodu dostawczego prosto do magazynu. To tu następuje kontrola organoleptyczna mięsa. Przejdźmy do myjni sprzętu. W magazynie tym odbywa się mycie sprzętu podręcznego, jak i elementów wymiennych maszyn oraz urządzeń. Każdorazowo po procesie produkcji cały sprzęt jest dokładnie czyszczony, myty i dezynfekowany. Zachowanie czystości przyrządów ręcznych jest celem nadrzędnym przetwórni. W tym momencie dotarliśmy do magazynu przypraw i dodatków. Tutaj znajdują się przyprawy w odpowiednio zamykanych pojemnikach, tak aby ich aromat był zachowany. W magazynie znajdziemy również osłonki na kiełbasy, siatki wędzarnicze czy młynek do mielenia przypraw. Kolejnym pomieszczeniem jest magazyn ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Tutaj trafiają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak kości czy ropnie. Odpady te na bieżąco usuwane są z przetwórni przez specjalistyczną firmę, a następnie utylizowane. Magazyn usytuowany jest w taki sposób, aby miał bezpośrednie wyjście na zewnątrz, a niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt odpady nie stykały się z produktem gotowym. Najważniejszym pomieszczeniem w ciągu linii technologicznej jest hala rozbioru i produkcji. To tutaj odbywa się rozbiór surowca na mięso klasy drugiej i inne elementy. Przy stole rozbiorowym mogą pracować 3 osoby jednocześnie. Po procesie rozbioru następuje produkcja różnego rodzaju wędzonek, do której potrzebne są następujące maszyny. Piła do cięcia kości, stół rozbiorowy, wilk, czyli duża maszyna do mielenia mięsa, mieszadło, nadziewarka, stół roboczy oraz sprzęt podręczny. Przedostatnim miejscem, które odwiedzamy, jest hala obróbki termicznej, w której następuje końcowy etap produkcji. Dzięki obróbce termicznej, poprzez wędzenie i parzenie, wędzonki nadają się do spożycia przez konsumentów finalnych. Hala ta wyposażona jest w kocioł warzelny, stoły, szafę dojrzewalniczą oraz wędzarnię tradycyjną z zapleczem wędzarniczym. Na końcu całej linii znajduje się magazyn produktu gotowego, gdzie gotowe już wędzonki trafiają na ekspedycję w celu dalszego rozdysponowania towaru. Temperatura w chłodni wynosi od 5 do 8 stopni Celsjusza. Tak przetrzymywane wędzonki trafiają na stoły konsumentów. Ciąg komunikacyjny w pomieszczeniach jest zachowany, surowiec nie styka się z produktem gotowym, co zapobiega zakażeniu krzyżowemu. Wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO oraz ich sprzedaż może odbywać się w odrębnym, specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, takim jak Centrum Technologii Rolno-Spożywczej w Szepietowie, a także w dostosowanym pomieszczeniu gospodarczym lub mieszkalnym, na przykład w tzw. letniej kuchni, używanej wyłącznie do tego celu. Wymogi higieniczne i weterynaryjne dla zakładów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego zostało określone w przepisach prawa żywnościowego na poziomie Unii Europejskiej i są jednakowe dla zakładów we wszystkich państwach członkowskich UE. Wymagania wskazane w tych przepisach zostały sformułowane w sposób elastyczny. Zastosowane w nich sformułowania, takie jak w miarę potrzeby, odpowiednie, wystarczające, wskazują, że forma realizacji danego wymagania w konkretnym zakładzie należy do podmiotu odpowiedzialnego za dany zakład. Należy jednak podkreślić, że nadzór nad przestrzeganiem spełniania wspomnianych wcześniej wymagań należy do zadań organów urzędowej kontroli, czyli powiatowych lekarzy weterynarii.